Jest z nami Jacek Czernecki z drużyny PKF. Chwilę po przegranym nieznacznie 6-7 meczu z drużyną Stadskor. Przegraliście minimalnie, zostajecie niestety z jednym zwycięstwem na koncie. I jaka atmosfera panuje w drużynie? Sportowa złość, może rezygnacja? Rezygnacja na pewno nie. Jesteśmy zmotywowani, debiutantami jesteśmy, więc z każdym meczem tak naprawdę bawimy się. Cieszymy się, że tu możemy występować. Co już mogę powiedzieć po tym meczu? Na pewno złość jest, bo jedna bramka, tylko straty. Było blisko tego remisu, tym bardziej w końcówce, gdzie naprawdę zaatakowaliśmy całą drużyną i rywale gubili się troszeczkę. Ale no cóż, no, parę własnych błędów niestety, głupio straconych kilka bramek. Myślę, że ten mecz na pewno był do zremisowania, a nawet do wygrania. Właśnie tak jak mówisz, zaatakowaliście w końcówce, a wcześniej postawiliście bardziej na grę z kontry. Czy to wynikało z postawy drużyny przeciwnej, która kontrolowała piłkę, czy takie mieliście założenia przed meczem? Szczerze mówiąc, takie były założenia w ekipie tutaj u nas. Założyliśmy sobie właśnie, że będziemy raczej starać się na grę z kontry. Wiedzieliśmy, że przeciwnicy dobrze grają piłką, potrafią ładnie sklepać parę piłek z pierwszej. No niestety parę, tak jak powiedziałem, parę głupich błędów, głupich bramek straconych, ale no cóż, no pozostaje, dobre emocje na pewno po tym meczu pozostaną i chęć z odegrania się w kolejnym. A mając doświadczenie z tego właśnie meczu, w następnym zagracie bardziej ofensywnie, odważniej? Myślę, że tak. Z każdym meczem coraz, widzimy u nas w naszym zespole coraz większe zgranie, te piłki naprawdę fajnie idą i z pierwszej parę akcji udało się wykonać ładnych. Zespół coraz bardziej się zgrywa. Każdy mecz to jest jednak większe dla nas doświadczenie, więc myślę, że kolejne mecze to będzie tylko lepsza gra i ładniejsze gole, chociaż dzisiaj tych goli naprawdę padło dużo i niektóre piękne. Tak, między innymi gol z własnej połowy. A gratulacje. A jesteście właśnie debiutantami w lidze. Jak ogólnie podoba się uczestniczenie w Bizneslidze? Jesteśmy pod wrażeniem, naprawdę organizacja jest super, na najwyższym poziomie. Słyszeliśmy już wcześniej o tej lidze, ale jakoś tak nie potrafiliśmy się zebrać do kupy. Teraz właściwie na ostatni moment zebraliśmy drużynę. No i naprawdę cieszymy się, że możemy tutaj występować. Na każdy mecz w pracy jest pozytywna atmosfera, zawsze dyskutujemy, jak tutaj podejść przeciwnika, kto kiedy z kim zagra, także jest super, naprawdę. Świetna inicjatywa i na pewno będziemy polecać ją innym naszym znajomym, którzy jeszcze nie uczestniczyli. Świetnie, właśnie o to nam chodzi. To dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.